Emerytura może być nawet dwukrotnie wyższa, jeśli podejmiesz kluczową decyzję DOT. Twojej pracy. Polacy, którzy pracowali legalnie i płacili składki emerytalne, mają powód do radości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewidział dla nich specjalną gratyfikację. Pomimo obniżonego wieku emerytalnego, Polacy coraz później decydują się na zakończenie aktywności zawodowej. Powód jest prosty. Roczna zwłoka pozwala zwiększyć świadczenie o kilkanaście procent, a dodatkowe 5 lat pracy niemalże podwaja jego wysokość. Emerytura może być dwukrotnie wyższa. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w latach 2015 do 2017 ponad 80% Polaków przechodziło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. W ubiegłym roku zdecydowało się na to zaledwie 60% seniorów. Mało osób wie, że w obecnym systemie, który został wprowadzony w 1999 roku, na wysokość emerytury wpływa suma składek uzbieranych podczas trwania kariery zawodowej. Wydłużenie aktywności powiększa więc kapitał emerytalny. Roczna składka od przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wyniosła 11,5 tysiąca. Dodatkowe składki wpływają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sposób proporcjonalny. Senior, który dysponuje kapitałem w wysokości 350 tysięcy złotych, odwlekając decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej, może zwiększyć świadczenie o 3,3%. Korzystna dla emerytów będzie również waloryzacja. Z rządowego projektu ustawy wynika, że wyniesie co najmniej 50 zł brutto. Świadczenia będą rosnąć procentowo. Szacowany wskaźnik podwyżek ma wynieść 3,84%. Informacje o ostatecznej wysokości zostaną opublikowane w lutym, wraz z danymi na temat inflacji i wzrostu płac. Trzecim elementem, który wpływa na wysokość świadczenia, jest zmniejszenie okresu średniego dalszego trwania życia po zakończeniu aktywności zawodowej, przez który trzeba podzielić uzbierany kapitał, aby uzyskać kwotę miesięcznego świadczenia. Jak wynika z obliczeń opublikowanych przez ZUS, mężczyzna dysponujący kapitałem 350 tysięcy złotych, przechodząc w ubiegłym roku na emeryturę w wieku 65 lat, zyskałby prawo do świadczenia rzędu 1612 zł. Gdyby pracował dalej, otrzymując przeciętne wynagrodzenie, rok później zyskałby emeryturę w wysokości 1885 zł. Jeśli zakończy aktywność zawodową za 5 lat, jego świadczenie wyniesie 3154 PLN. Kobieta posiadająca taki sam kapitał, przechodząc w styczniu 2019 roku na emeryturę w wieku 60 lat, uzyskałaby dochód w wysokości 1342 zł.
Gdyby podjęła tę decyzję rok później, otrzymałaby świadczenie w wysokości 1564 zł. Po 5 latach mogłaby liczyć aż na 2569 zł. Te przykłady pokazują, że osoba zarabiająca przeciętne wynagrodzenie, która zgromadziła 350 tysięcy złotych w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego w 2019 roku, może podwoić wysokość emerytury, jeśli będzie kontynuować pracę przez 5 do 6 lat. Jednocześnie bowiem będzie się w tym czasie zwiększał kapitał emerytalny z uwagi na dodatkowe składki oraz waloryzację konta, jak również do obliczenia emerytury zostanie przyjęte niższe średnie dalsze trwanie życia, podsumowują pracownicy ZUS.